Jesteśmy w Brynicy, palą się nieużytki, łąki, trawy, ścierniska na dużym obszarze, bo podejrzewamy, że jest to około 200 hektarów, 2 km linia ognia w głąb na kilometr. Z ogniem walczy około 100 strażaków, 24 zastępy, helikopter, również dromader pożarniczy, także nam utrudnia w działaniach przede wszystkim wiatr. Wiatr, który nam szybko rozprzestrzenia ogień po tych naszych nieużytkach. W całej Polsce jest bardzo sucho, w związku z tym wystarczy chwila nieuwagi, niedopałek papierosa, czy też jakaś iskra z maszyny rolniczej, z pojazdu, z samochodu. Powstaje pożar, który się szybko rozprzestrzenia przy tej sytuacji, tak, o której mówiliśmy, bardzo, bardzo suchej ściuły i też przy dużym wietrze.